Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników pięknych Wami, a szczególnie tych, którzy tak regularnie przypominają o takiej mojej serii filmowej, w której mówię o tym, co wąchałam w minionym tygodniu. Takie podsumowanie wonne ubiegłego tygodnia. No to muszę powiedzieć, że w tym tygodniu jest co podsumowywać, jest o czym mówić. Po prostu zmieniło się powietrze, zmieniła się pogoda, zrobiło się chłodniej i sięgnęłam po perfumy cięższe. Takim moim ulubieńcem poza mastem Cartiera, no i kilkoma takimi twardzielami jest ten oto. Po prostu killer perfumowy. To są perfumy Coco marki Chanel, ale to jest zapach z lat 80. Nie mylcie z tego z tym wszystkim Noir, Coco Mademoiselle, bo to już nawet widać chyba po opakowaniu. Tą czarną etykietę, której na przykład na Coco Mademoiselle nie znajdziecie, bo to jest właśnie taki ciężki otulacz. No i ponieważ jestem w klimatach perfum ambrowych, pomyślałam sobie, że zaproponowałam Wam na listopad analizowanie perfum ambrowych, pomyślałam sobie, że pochylę się nad tym ambrowcem. No i zaglądam do Fragrantiki i tu owszem jest wskazane, że to są perfumy ambrowe, ale już w materiałach od Chanel to tu trochę no, zdradzę takiej kuchni, może trochę ponarzekam. Zobaczcie, ile mam jeszcze pracy w starych materiałach prasowych, które mam właśnie gdzieś w takich segregatorach, które już po prostu same są do wyrzucenia. Zobaczcie, one już są tak zniszczone. W tych starych materiałach prasowych no, nie ma informacji, że to jest zapach ambrowy. On owszem, się należy do kategorii, którą można nazwać orientalną, ale tu jest wskazany kokorzenny, także już Wam pokażę. Tak, jest koko. Zobaczcie, może się Wam przyda, to sobie zatrzymacie. To będzie to. Perfumy i woda perfumowana są określane jako praktycznie ta sama kompozycja. Także jak chcecie kupować, to zwracam na to uwagę. Natomiast woda toaletowa jest wskazywana jako zapach też bardzo, bardzo podobny. Właściwie lżejsza wersja. Jest tu napisane wersja bardziej zrelaksowana, bardzo wierna koko. Czyli nie będzie tutaj dużych różnic. No. I jak jest określany? Kwiatowo-korzenno-słodki. I nie ma ambry w składzie. Co jest wskazane jako skład? Kwiat pomarańczy, mimoza. Co ciekawe, bo perfumiarz, który wykreował te perfumy, Jacques Polsch, mówił, że nigdy nie przypadał za mimozą. Róża bułgarska. I niech ta róża będzie tutaj takim motywem, który jeszcze powróci w kolejnych perfumach. Jaśmin z gras. I to ma być tak zwana nuta głowy. Oni tutaj to określają jako wzlot. Potem nuta serca, dzięgiel, krocin z Karaibów. Zwróćcie Państwo uwagę, jakim wyzwaniem jest rozpracowywanie, łamanie tego kodu i szyfru związanego z perfumami. Bo tak, już Wam powiem, pozwólcie, że na Waszych oczach zaglądnę na Fragrantikę. Tu jest zupełnie inny skład. Fragrantika określa te perfumy jako ambrowo, Amber Spice. Ja korzystam z angielskiej wersji. I teraz tak, jakież tu są nuty? Co tu jest w nucie serca? Goździki, róża, kwiat pomarańczy, mimoza. I koniczynka. I akurat wydaje mi się, że ta klasyfikacja jest bliższa tego, co ja tu czuję. Ale wracam ciągle do tej chanelowskiej. Buktonka, żywica benzoasowa z syjamu Opoponax. Czyli takie żywice. No tutaj też rzeczywiście tego jest dużo. Fragrantika z kolei podaje właśnie ambrę jako jeden z ważniejszych składników. Sandałowiec, buktonka, a nawet animalne, czyli cyweta, Opoponax, wanilia, lawdanu. Czyli dużo, dużo żywic, takie bogate perfumy. W tym właśnie orientalnym stylu. Ciekawa rzecz, bardzo, bardzo dobrze właśnie mi się je teraz nosi. I ja już wiem, że jak te perfumy dobrze pachną, no to już zima idzie, winter is coming. Także tak. No i teraz muszę Wam powiedzieć o takich perfumach, które są... Widziałam w jednej z popularnych perfumerii internetowych w cenie za 150 zł. Także jak szukacie tego, to... Ten jest najlepszy i the best, polecam. Właśnie wodę perfumowaną, ale to jest jakaś, powiedzmy, opcja. Testowałam wczoraj. Taka dygresja, może coś dorzucicie. Właściwie od kilku dni noszę te perfumy. Czasami miałam wrażenie, tak zamigotało coś tak zwanym słoniem, czyli Jungle Kenzo, kiedyś to się nazywało Lelefon. Czyli słonikiem Kenzo gdzieś tam za mnie migotało. Tu jest właśnie tych goździków dużo. Więc powiedziałabym tak, że ten jest bliżej słonika, a ten bliżej tej wersji klasycznej opium, bo moim zdaniem to jest zapach, który pojawił się po tym szaleństwie,
które wywołał pod koniec lat 70. Yves Saint Laurent perfumami opium. A te perfumy, 84 rok, to tak. Może przypomnę, bo czasami jak się robi którąś wersję filmu, to się nie pamięta, co się w której powiedziało. Więc ta diva Ungaro, która zniknęła i pojawiła się znowu, to jest zapach bardzo zbliżony. Ungaro to jest marka zacna, należy do świata od couture, czy tego elitarnego grona krawieckiego. Z perfumami im tak idzie średnio, ale nie ma tam jakiegoś dramatu, żeby szczególnie źle tam coś się działo. Moim zdaniem po prostu nie mają takiej przemyślanej tej wizji tego, jakie perfumy robić. Próbują tam gdzieś iść za tymi trendami, a powinni je tworzyć. Tak jest moje zdanie, taka jest moja opinia. Także te perfumy mi towarzyszyły, no i te rozmyślenia na temat połączenia róży z ambrą przywiodły mnie do mojego ulubieńca, do mojego ulubionego dusiciela, którym też właśnie lubię teraz podduszać o tej porze roku. To jest właśnie My Barbary Black. To jest flanker, czyli taka wersja perfum My Barbary. Ale ten jest tak cudownym dusicielem, tak migrenogennym. Sama, jak zaczynałam testować te perfumy pierwszy raz, to po prostu, powiem szczerze, głowa mnie bolała. U mnie to się często zdarza i widzę, że nie jestem w tym odosobniona, że takie przekroczenie pewnej wrażliwości na pewne wonie opłaci się to wytrzymać, bo potem no, zostaje związek na dłuższy czas. Także ja regularnie do tych perfum wracam, one nie wychodzą z mody. Są na rynku, moim zdaniem, już tak chyba z 8 lat, a zaraz Wam powiem, co tu będę wymyślać. I ciągle dobrze pachną, są tak obok mody. Już Wam powiem, który to był rok. Francis Courgeon, tak przy okazji, gorące nazwisko. 2016 rok, natomiast pewnie cała linia trochę wcześniej. No to zobaczcie, 6 lat. Francis Courgeon, perfumiarz. Bo w perfumach oczywiście, poza tym słynnym logo, które tu znajdziecie, też bardzo ważną osobą jest twórca tego, co tam jest w środku, czyli zapachu. Tego nie jest w stanie żaden, nawet najlepszy kreator mody zrobić, wykonać. Zleca to profesjonalistom. Bywa oczywiście, że perfumiarze, zwani nosami, pracują pod dyktando dyrektorów artystycznych, właścicieli marek. Bywa i tak. Szczególnie na przykład, jeśli to są pierwsze perfumy marki, ale generalnie to jest artysta i twórca, także ciężki, jak chcecie mieć migrenę, to polecam. My Barbary Black, także te klimaty ambrowo-różane bardzo mnie rozgrzewały i zaczęłam szukać, bo też ten motyw się pojawił w jednym miejscu, gdzie publikuję króciutkie filmy, męskie perfumy z różą, więc tak zaczęłam testować właśnie tego oto, no właściwie już, no, killera rynkowego. To jest jakaś wersja. Ja się pogubiłam w tych odmianach. 1 Million Paco Rabanne. Perfumy, które moim zdaniem tego nie ma na stronach Paco Rabanne. Tak samo jak nie ma na stronach Chanel, że Coco jest ambrowa. Tej informacji o róży z kolei nie ma na stronie Paco Rabanne. Ale ona jest na Fragrantice. Także tutaj jak czasem mam zastrzeżenia do Fragrantiki, jeśli chodzi o te opisy. Tak bywają sytuacje, gdzie te opisy są po prostu wspaniałe i cieszę się, że oni mają odwagę, oni mówią wprost, że to jest w nucie serca bardzo ważny składnik róża. Ja też tak uważam, żeby nie ta róża, to 1 Million byłoby po prostu, ja wiem, może blisko Le Male, może blisko Brutala nawet. Tylko właśnie ta róża daje jakiś taki, tu naniosłam, ten właśnie taki szlachetniejszy refleks, bo perfumy orientalne moim zdaniem bardzo łatwo mogą skręcić w coś takiego mało wyrafinowanego. Także to jest to. No i oczywiście pomyślałam sobie, no przetestuję też po prostu róże dla róży. No to też się świetnie teraz nosi. Już nieraz próbowałam wiosną robić film przy krzaku róży, że ta róża tak ładnie pachnie i powąchajcie tą różę. To może owszem, róża ładnie pachnie, ale perfumy różane wiosną nie. A teraz, a jeszcze z ambrą, no to po prostu pachną wybornie i tak myślę sobie, że nawet takie perfumy jednonutowe, bo to są perfumy Stella McCartney, po prostu te jej pierwsze perfumy, właśnie jak ludzie się spodziewali, Bóg wie jakich cudów, a to prosta kompozycja różana. Myślę, że te perfumy można łączyć nawet z takimi. O tak, ja łączę je mimowolnie, bo tak na jednym nadgarstku to, na drugim nadgarstku to i tak mi tu gdzieś to fruwa. I muszę przyznać, być może dlatego, że w wymienionych wcześniej perfumach całkiem sporo z tej róży, więc
być może to tak ładnie się zgrało. Także jeśli łączenie perfum, to może też taka opcja. Czyli jednonutowe. No, Guerlain, kiedy wprowadził akwaalegorię, to najpierw się żalił, że ludzie mieszają te ich perfumy, a potem na stronach internetowych można było znaleźć, że można jednak łączyć, że coś tam zmodyfikowali skład. No, skład to jest tajemnica i tutaj za wiele się nie dowiemy. Także trzeba tak czasem czytać między wierszami. Także tak wyglądał mój tydzień. Kończyłam książkę, posłałam już ją w świat, w inne ręce. No i przy okazji relaksowałam się, bo Arabowie zaobserwowali, że właśnie zapach róży sprzyja wysiłkowi intelektualnemu i relaksuje. Także Avicenna Ibn, teraz pewnie przekręcę to, poprawiajcie, Ibn Sina bodajże właśnie tak pisał o róży. No zresztą Arabowie nauczyli nas destylowania róży, także mają ogromny wkład w świat perfum. Kochani, ambrowo, różany tydzień, nie wiem jak u Was, może macie jakieś perfumy ambrowo, różane, które powinnam poznać, to piszcie. Na pewno będę szukać, może gdzieś tam tu w tych zasobach mam, a jakoś tak nie zwracam uwagi. To zwrócę wtedy. Jeszcze raz, wszystkiego pachnącego, pa pa!